Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Poczekamy chwilkę. Tutaj Państwo się logują, więc chwilkę jeszcze poczekamy. Witam serdecznie na webinarium organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. I za chwilkę rozpoczniemy. Zaraz przedstawię Państwu gości, ale poczekamy chwilkę jeszcze na Państwa. Będziemy dzisiaj rozmawiać o potrzebach uczniów i uczennic. Nasze webinarium potrwa 1,5 godziny i za chwilkę rozpoczniemy. Tutaj Państwo jeszcze się logują. Tak, można korzystać z czatu, który mają Państwo dostępny. Tutaj już Pani Agnieszka się przywitała. Dzień dobry, witamy, dobry wieczór. Czat to też jest takie miejsce właśnie, gdzie można się przywitać, gdzie można zadać pytanie. My tutaj będziemy obserwować w miarę możliwości to, co się pojawia na czacie, więc zachęcamy też do komentowania, zadawania pytań. Niestety nie widzimy Państwa, w związku z tym to jest takie właśnie nasze narzędzie do tego, żeby się komunikować. I za chwilę zaczniemy. Zapraszamy, zapraszamy. Osoby dołączają jeszcze. No dobrze, to już będziemy pomału może zaczynać. Najpierw ja się Państwu przedstawię i też przedstawię Państwu Michała, z którym będziemy razem prowadzić nasze dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Monika Prus, pracuję na co dzień w Centrum Edukacji Obywatelskiej i właśnie dla Państwa wraz z Michałem Tragarzem organizujemy dzisiejsze webinarium. Jest ono organizowane w ramach programu Szkoła Demokracji. Michał, chciałbyś się też przedstawić? Dzień dobry, nazywam się Michał Tragarz, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zajmuję się między innymi tymi programami, które wzmacniają właśnie mechanizmy demokratyczne w szkole, ale również edukacją wyborczą, program Młodzi Głosują, Latarnik Wyborczy. Myślę, że już z przynajmniej częścią z Państwa mieliśmy przyjemność współpracować. Dziękuję. Dzięki, dziękuję bardzo. Ale najważniejszymi osobami dzisiaj to są nasi oczywiście goście i gościnie. Chciałabym Państwu przedstawić przypadkowej kolejności. Witam Cię, Ingo. Inga jest tutaj najmłodszym głosem naszym dzisiejszym i chciałabym to podkreślić też z takiego powodu, że dzięki Tobie będziemy mieli taki głos młodych osób. Inga, na co dzień pracujesz w Fundacji Grow Space. Chciałabyś coś o sobie? Przede wszystkim dzień dobry wszystkim osobom uczestniczącym w naszym dzisiejszym webinarze. To, co o sobie mogę jeszcze dodać, to jestem bardzo blisko związana ze środowiskiem uczniowskim, bo ja sama pisałam maturę jeszcze w 2023 roku, także nie minął już nawet pełen rok, od kiedy opuściłam mury szkolne, także gdzieś tam te doświadczenia są w miarę świeże. I też byłam mocno związana z Młodzieżową Radą Miasta Lublin, bo z Lublina pochodzę, więc też mam gdzieś tam tą perspektywę trochę szerszą, bo bardzo dużo różnorodnych w sumie współprac miałam i z Wydziałem Oświaty i w Lublinie, i z innymi szkołami, także coś tam wiem, postaram się być jak najlepszą jakby rzeczniczką trochę młodzieży w tym momencie, bo takim głosem rozmowy tutaj jestem. Dzięki serdeczne. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Jest też z nami Damian Jaworek, warszawski rzecznik praw uczniowskich. Witam cię serdecznie. Cześć, dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie do webinarium i że będę miał okazję opowiedzieć troszkę o kondycji praw uczniowskich w szkołach, głównie warszawskich, ale wydaje mi się, że te problemy warszawskie też są w mniejszym lub większym zakresie powiązane z problemami w ogóle w polskich szkołach i troszkę mam nadzieję opowiem o różnych propozycjach rozwiązań i współpracy, która może służyć przestrzeganiu praw uczniowskich.
Dziękujemy bardzo. Miło Ci gościć też, Damian. I Marta Kazimierczak-Con, nauczycielka, opiekunka samorządu uczniowskiego, ale też właśnie osoba, która współpracuje z nami w ramach programu Szkoła Demokracji. Marto, witamy Cię. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tak, na co dzień jestem nauczycielką języka angielskiego, ale również od już wielu lat angażuję się jako opiekun samorządu w działania w szkole, więc jako ten opiekun tak jestem bardzo blisko uczniów. Rozmawiam z nimi bardzo często o ich potrzebach i zainteresowaniach, o tym, co by chcieli zrobić w naszej szkole, więc no tak od podszewki postaram się z Państwem trochę podzielić tym, co już doświadczyłam w swojej pracy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dobrze, to zanim zaczniemy, przejdziemy do rozmowy, bo formuła naszego spotkania będzie taka, że będziemy właśnie z Wami rozmawiać o różnych aspektach właśnie potrzeb uczniów i uczennic z różnej perspektywy. Więc zanim przejdziemy do tej rozmowy, to takie krótkie podsumowanie, o czym dzisiaj porozmawiamy. No, porozmawiamy właśnie o tych potrzebach i tak na pierwszy już intuicyjny taki rzut, możemy powiedzieć, że gdzieś to jest związane z takim wycofaniem młodzieży i zmniejszonym zaufaniem. Zaraz sobie też o tym porozmawiamy. Jak możemy wspierać uczniów w zakresie ich praw? Tutaj będzie na pewno Damian naszym głosem. Też będziemy poruszać takie tematy związane ze zdrowiem psychicznym, w ogóle kondycją taką, jak czują się w ogóle uczniowie w szkole. Ja bym chciała trochę też opowiedzieć Państwu o narzędziach w programie Szkoła Demokracji, o naszych różnych rozwiązaniach Centrum Edukacji Obywatelskiej. No i właśnie, i jak te potrzeby, w jaki sposób możemy wykorzystać do tego, żeby budować takie przyjazne otoczenie. Więc to tak w totalnym skrócie o tym, co dzisiaj. A teraz Michał, Tobie oddaję głos na taki wstęp też merytoryczny. Tak, no więc myślę, że tak pomyśleliśmy sobie, że może jakimś takim dobrym punktem wyjścia do naszej rozmowy będą wyniki, no już w różnym kontekście i dość szeroko omawiane PISA, międzynarodowego właśnie programu ocen umiejętności uczniów. No i chcieliśmy się odnieść do takiego zestawienia, które też nasz prezes Jędrzej Witkowski jakiś czas temu umieścił w social mediach i ono tak dość no, szeroko się rozeszło, jakby to właśnie zestawienie, które macie też Państwo przed oczami, na którym widać, jaka jest różnica w miejscu Polski w tym właśnie badaniu, jeśli chodzi o umiejętności uczniów i uczennic. Po lewej stronie widzimy, że to te powiedzmy takie no, twarde umiejętności, które przekazywane są po prostu na lekcjach, są zawarte tak stricte w podstawie programowej, wypadamy całkiem nieźle. Tu rzeczywiście no, zaliczyliśmy ten spadek w porównaniu z 2018 rokiem. W każdej z tych kategorii o kilka miejsc było. Byliśmy jeszcze wyżej, no ale wciąż nie jest to słaby wynik. Natomiast jeśli popatrzymy na drugą stronę tej tabelki i takie kategorie, które odnoszą się do no, bardziej takich mniej policzalnych kategorii, jak właśnie satysfakcja z życia, to poczucie przynależności, czyli postrzeganie tej szkoły jako swojego miejsca. Czy też w ogóle przekonanie o takiej samodzielności w uczeniu się jest tutaj już bardzo słabo, tak? Jesteśmy raczej pod koniec stawki i no tak, to może skłaniać do refleksji, na ile właśnie no, przede wszystkim, czy rzeczywiście te czynniki, które są tutaj po prawej stronie są ważne, ale też co sprawia, że jest tak duża różnica pomiędzy tym, że polska szkoła lepiej radzi sobie z przekazywaniem, można powiedzieć, takiej bardziej twardej wiedzy i umiejętności, a no znacznie gorzej z tym, co może dotyczyć tych miękkich kwestii. No i właśnie, to chyba chciałbym to pytanie zadać naszym gościniom i naszemu gościowi. Jak wy to widzicie z waszego doświadczenia? Jak to
No właśnie, jak te wyniki, czy te wyniki mają odzwierciedlenie w tym, czego wy doświadczacie z waszej praktyki, czy doświadczenia szkolnego, czy tego, z czym się mierzycie w tym osobistym waszym doświadczeniu, jak to wygląda? No i chyba bym zaczął od Ingi. No, tak jak powiedziałaś, masz to doświadczenie uczniowskie całkiem niedawno, no więc jak ty to właśnie widzisz z swojej perspektywy? Jasne, jeszcze zanim o stricte mojej perspektywie, to myślę, że tutaj od razu nawiążę do raportu, który my jako GrowSpace wypuściliśmy dosłownie kilka dni temu. Mówię tutaj o danych dotyczących kryzysów suicydalnych dzieci i młodzieży w 2023 roku, ponieważ niestety liczby są zatrważające i alarmujące jednocześnie, więc myślę, że to dosyć ważne, żeby też od tego zacząć, ponieważ w 2023 roku miało miejsce ponad 2000, a dokładnie 2139 podjętych prób samobójczych w grupie osób do 18 roku życia, w tym prawie 150 było niestety skutecznych i zakończyło się tragicznie. Myślę, że to też gdzieś tam dużo świadczy o tym, w jakim stanie jest dzisiaj młodzież, bo i ze swojego doświadczenia, ale też swoich znajomych, bliskich, wiem, że jesteśmy bardzo przeciążeni i to wiemy nie od dzisiaj, ale to się tutaj też myślę bardzo fajnie, znaczy bardzo fajnie, to nie jest w ogóle fajne, ale się to odzwierciedla właśnie w choćby tej satysfakcji z życia, czy poczucie przynależności i do szkoły, i w ogóle do społeczności. Myślę też, że pandemia koronawirusa tutaj bardzo na nas wpłynęła. Ja sama trafiłam do pierwszej klasy liceum w momencie rozpoczęcia się pandemii, także pół liceum spędziłam zdalnie, plus jestem pierwszym rocznikiem po reformie pana Czarnka, czyli tej bez gimnazjum, także też wiem, że gdzieś tam nie mieliśmy pod tym kątem łatwo, wiele stresu, też coraz większe wymagania. Także myślę, że niestety jest ciężko, ale też młodzież uczy się komunikować na ten temat, informować. Myślę tutaj, że też dużo kampanii społecznych gdzieś tam na to wpłynęło, że budujemy tą świadomość zarówno jakby między sobą jako młodzież, ale też z innymi grupami, czy właśnie z nauczycielami, czy z rodzicami, czy w ogóle z całym społeczeństwem. Gdzieś tam powoli to wybrzmiewa coraz bardziej, z czego się bardzo cieszę. I co, na ten moment chyba tyle ode mnie. Niestety walnęłam z grubej rury, przepraszam, ale z drugiej strony uważam, że no nie możemy pominąć takiej danej w momencie, kiedy mówimy o dobrostanie młodych ludzi. Jasne, to ważne i mam nadzieję, że jeszcze będziemy w dalszej części mogli porozmawiać o tym, co my możemy w ogóle z tym zrobić, tak, żeby oczywiście nie pozostać z takim poczuciem bezradności wobec tego, ale jeszcze chciałbym poprosić Martę w takim razie o odniesienie się, jak ty to widzisz właśnie z perspektywy nauczycielskiej, jak to według ciebie wygląda w odniesieniu do tych wyników PISA. Tak, ja powiem szczerze, że no przede wszystkim no fajnie, że na plus mamy bardzo dużo pozytywnych tutaj rzeczy dydaktycznych, że fajnie silni jesteśmy w tym, ale no widać ewidentnie, z czym sobie nie radzimy, tak? Nie radzimy sobie z tą strefą emocjonalną, nie radzimy, gdzie przede wszystkim nasi uczniowie, tak? Nastolatkowie w naszych szkołach, z którymi nauczyciele mają teraz do czynienia, no niestety jest ten spadek widoczny i powiem szczerze, że coraz częściej sama też się z nim spotykam. Jako, że jestem nauczycielem raczej takim otwartym i z chęcią rozmawiam z uczniami o ich problemach, o ich potrzebach i staram się zawsze gdzieś tam pomóc, znaleźć jakieś rozwiązanie w ciężkich sytuacjach, no przyznam szczerze, nieraz już mam do czynienia z uczennicami, które się tną, na przykład, które mają duże problemy, potrzebują, szukają tej pomocy i nie zawsze wiedzą, gdzie ją w ogóle uzyskać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak organizuję taki zjazd samorządów, gdzie przyjeżdżają samorządy uczniowskie z gmin ościennych i naszej gminy do naszej szkoły i robimy takie podsumowanie sobie zawsze co roku tego, co robiliśmy tam w naszych szkołach, to jest fajna, ciekawa wymiana taka doświadczeń międzyszkolna. To dla przykładu rok temu mieliśmy zjazd samorządów na temat współpracy ze środowiskiem lokalnym. I wielu uczniów z różnych szkół, uczniów, którzy się nawet nie znali ze sobą, nigdy nie mieli ze sobą wcześniej kontaktu, powiedział, że przede wszystkim tak, ciężko się im przebić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie mają motywacji, żeby zrobić coś więcej, żeby zrobić coś fajnego, coś ciekawego.
że oni potrzebują, że tak powiem, tak kolokwialnie, takiego kopniaka czasami motywacyjnego do tego, żeby zrobić coś fajnego w swoim życiu, a mało kto im to daje. Więc to jest taka ciekawa rzecz, że oni chcą, ale nie do końca mają kogoś, kto by ich mógł tutaj poprowadzić, tak, w tej kwestii. Więc tutaj wtedy spada też ta satysfakcja z tego życia, tak, naszego, ponieważ czujemy, że nie mamy na niego, na nie wpływu. I nie mamy tej przynależności do grupy, do społeczeństwa naszego szkolnego, ponieważ no, ze względu na niską satysfakcję, niską motywację, nie czujemy, że tworzymy jedną grupę, całość, w której może być nam fajnie, miło i przyjaźnie w szkole. A jeszcze tylko do tego ostatniego punktu, odnośnie samodzielnego uczenia się, chciałabym się odnieść. Widzę, że nie tylko nauczyciele zauważają ten problem, ale i też rodzice i sami uczniowie. Dla przykładu, u mnie w szkole co roku we wrześniu ponawiana jest prośba, żeby nauczyciele na początku, oprócz omówienia zasad oceniania i zasad panujących ogólnie na lekcjach danego przedmiotu, żeby jeszcze zrobić taką dodatkową lekcję o tym, jak się uczyć. Czyli uczymy się uczyć, tak? Każdy przedmiot ma inną specyfikę. I każdego przedmiotu no, możemy w inny sposób się uczyć. Jak na angielskim, ja będę polecała na przykład do słówek robienie fiszek, tak? Albo na przykład quizy online gramatyczne, aplikacje mogę polecić, pokazać, jak z nich korzystać. Nie, w dobie XXI wieku, gdzie niby ta wiedza jest na zasięgu ręki, wielu uczniów nie wie, jak z tej wiedzy w ogóle skorzystać. I dlatego też jesteśmy proszeni, żeby im to pokazać. Ponieważ no, jeśli nie wiemy, jak się uczyć, to też to wpływa na tą naszą samoocenę, tak? I pewność siebie. Bo niby wiem, okay, jaki jest materiał, ale nie wiem, jak go przyswoić. Więc no, przyznam szczerze, że moje obserwacje bardzo pokrywają się z tymi wynikami badań. Muszę potwierdzić. Dziękuję. No, wrzuciłem jeszcze na Dzięki. czacie to zestawienie dla Państwa, żeby na nie móc sobie popatrzeć, ale też jeśli chcecie i wypowiedzieć swoje zdanie, jak to widzicie, to zapraszam, na ile się zgadzacie, na ile z Waszych też obserwacji ta różnica pomiędzy tymi dydaktycznymi wskaźnikami, a tymi związanymi powiedzmy z tą dobrostanową sferą jest tak różna, może jest inaczej w waszych szkołach. Ale jeszcze, żeby zakończyć tę rundę komentarzy do wyników właśnie PISY, chciałbym właśnie poprosić Damiana o komentarz. Ja w zasadzie mógłbym się zgodzić i z Martą, i z Ingą, choć pewnie chciałbym pewnie akcent położyć na kwestię jednak wszechobecnych rankingów, które sprawiają, to pewnie jest też dla Państwa, dla Was oczywiste, ale myślę, że warto to ponownie podnieść, że jednak fakt, że szkoły jednak bazują głównie na rankingach, na tym, żeby wypuszczać dobrych absolwentów, absolwentki, po to, żeby one szły, oni szły w świat albo na uczelnie, albo do szkół średnich i dzięki temu mogły poprawiać szkoły swój wizerunek, co niestety, co z jednej strony jest dobre, natomiast z drugiej strony widać, że to się odbija na miękkich kompetencjach, o których mówiła Marta. Szczerze powiedziawszy, dla mnie najbardziej takie niepokojące jest poczucie przywiązania do szkoły. Satysfakcja z życia oczywiście jest bardzo niepokojąca, natomiast ponieważ mam takie spojrzenie socjologiczne, ponieważ mam takie wykształcenie, nie jestem do końca pewien, w jakim stopniu szkoła wpływa na satysfakcję z życia. Wyobrażam sobie, że to może być splot różnych czynników, również rodziny. Natomiast samo przywiązanie do szkoły na tak bardzo niskim poziomie, no każe się głęboko zastanowić, że coś nad tym, że coś tu jest nie tak. Jednak mam poczucie, że jak też rozmawiam z różnymi uczniami, uczennicami, ale też czytam różne raporty, że jednak poczucie odpowiedzialności też uczniów, uczennic za szkołę, poczucie utożsamiania się ze szkołą, poczucie zaufania do osób dorosłych. Jak widzimy, leci na łeb, na szyję zaufanie do nauczycieli i do nauczycielek. Jest dosyć spore zaufanie rówieśnicze i to jest super fajne. Natomiast ja nawet nie myślę tutaj o tym, żeby nauczyciele i nauczycielki byli autorytetami, tylko żeby były osobami zaufania dla młodych ludzi. Jeżeli wzrośnie zaufanie
obustronne i między dorosłymi a młodymi ludźmi, ale też od młodych ludzi do dorosłych, wtedy jestem dosyć przekonany, że ten wskaźnik poczucia przywiązania do szkoły zdecydowanie wzrośnie, no i też większa sprawczość, większa podmiotowość młodych ludzi na pewno będzie. To Dzięki. tak Też mam tytułem nadzieję. wstępu, bo nie chciałbym się rozgadywać, bo wiem, że nie mam aż tak dużo czasu, więc stawiam Jasne. kropkę. Jasne. Też mam nadzieję, że jeszcze uda się wrócić do tego wątku, jak to zaufanie możemy wzmacniać, ale może tak, przejdźmy na razie dalej. Tak, to teraz trochę chciałabym pogłębić właśnie tą waszą perspektywę, którą troszkę już tutaj nam zarysowaliście. I znowu wrócę do Damiana. Chciałabym cię zapytać, po pierwsze, trochę, żebyś nam przybliżył twoją rolę. Kim jesteś, czym zajmujesz, jak to się stało w ogóle, że jesteś rzecznikiem. I też o te najbardziej takie palące problemy, tak, które do ciebie trafiają. Co takie, które są najczęściej u ciebie? Znowu pokrótce postaram się zarysować. Ja jestem warszawskim rzecznikiem praw uczniowskich od 12 grudnia 2022 roku, czyli lekko ponad rok. I fakt, że taka funkcja została ustanowiona na poziomie samorządu warszawskiego, jest efektem prac, paruletnich pewnie prac Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy, czyli organu doradczego przy Radzie Miasta, który ma za zadanie właśnie konsultować, ale też inicjować różne działania promłodzieżowe, prodziecięce w Warszawie. No i Młodzieżowa Rada Warszawy ponad rok temu przeprowadziła właśnie badanie wśród warszawskich uczniów, uczennic przy wsparciu Biura Edukacji, Centrum Komunikacji Społecznej, z którego wyszło, że 71% dokładnie uczniów, uczennic deklarowało potrzeby utworzenia rzecznika praw uczniowskich na poziomie miasta lub na poziomie innym niż szkoła, co też każe się zastanowić nad tym, dlaczego niekoniecznie w szkole taka funkcja nie zawsze się sprawdza, chociaż do tego pewnie dojdę. Są szkolni rzecznicy warszawskich placówek, jest ich całkiem sporo. No i przypadł mi wielki zaszczyt bycia pierwszą osobą, która pełni tę funkcję w warszawskim samorządzie. I moje działania się skupiają się na dwóch obszarach. Pierwszym obszarem to są interwencje, tak można by to nazwać. To znaczy odpowiadanie na różne zgłoszenia uczniów, uczennic, rodziców dotyczące podejrzeń łamania praw uczniowskich. Dzisiaj nawet miałem przed spotkaniem z Państwem, spotkanie na moim dyżurze w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, gdzie przyszła mama z problemem braku dostępności do informacji o swoim dziecku w szkole oraz brakiem takiej komunikacji na linii Rada Rodziców, Uczniowie, Dyrekcja. No i oczywiście były takie pomysły Rady Rodziców, żeby zwrócić się z tym problemem od razu do kuratorium, no ale właśnie ja jestem takim organem tuż przed kuratorium, takim organem bardziej społecznym, mniej sformalizowanym i mniej inwazyjnym niż inne organy, które mają kompetencje bardziej sankcyjne czy dyscyplinujące. Ja kiedy otrzymuję takie zgłoszenie jak dzisiaj, mogę odezwać się do dyrekcji danej szkoły z prośbą o spotkanie. W zasadzie nie ma powodu, żeby dyrekcja odmówiła takiego spotkania. Z prośbą o wyjaśnienie, o usłyszenie drugiej perspektywy, bo zawsze jest tak, że trzeba usłyszeć różne perspektywy na daną sprawę, bo wiem, że jedna perspektywa często nie wystarcza, no bo wiadomo, że rodzice, uczniowie, uczennice zdają sprawę ze swojego podwórka i chcą dla siebie jak najlepiej. Natomiast zdaję sobie sprawę, że szkoła jest bardzo skomplikowanym tworem i bardzo złożonym, i nie zawsze te sprawy, które do mnie spływają, są jednoznaczne. One wymagają zgłębienia, też wsparcia różnych specjalistów, specjalistek, doradczyń metodycznych z FCS-u albo poradni psychologiczno-pedagogicznych, z którymi też współpracuję. No i kiedy poznaję już taką sprawę bardziej dogłębnie, staram się tutaj z różnymi właśnie specjalistami i ze szkołą nakreślić różne działania rozwiązujące dany problem,
albo wspierające ucznia, uczennicę w tym, żeby danej osobie lepiej się funkcjonowało w szkole. Często sprawy, które do mnie spływają, gdzie najwięcej spraw dotyczy szeroko pojętego szkolnego systemu oceniania i łamania lub niestosowania się do statutu szkoły. Ten przykład z brakiem dostępu do informacji o dziecku, czy brakiem możliwości przekazywania klasówek do domu, to jest właśnie jeden z przykładów niestosowania się do statutu szkoły, ale mam też różne sprawy, które dotyczą między innymi nadużywania pozycji nauczycieli, nauczycielek wobec uczniów, uczennic. Chodzi na przykład o przemoc, głównie przemoc taką emocjonalną, przemoc psychiczną, czasem przemoc werbalną. Są też przypadki traktujące o dyskryminacji ze względu na różne cechy, na przykład tożsamość płciową. Miałem takie zgłoszenia na temat studniówek i balów ósmoklasistów, gdzie szkoły nie pozwalały tańczyć polonez za parom jednopłciowym na przykład. Wtedy wystarczył w zasadzie telefon do dyrekcji, no bo w zasadzie dyrekcja nie ma żadnego racjonalnego argumentu albo przekonującego argumentu, który by zezwalał jej podjąć decyzję zakazującą tańczenia poloneza parą jednopłciową na przykład. Były też sytuacje dyskryminacji ze względu na wyznanie i na narodowość, między innymi osób pochodzenia ukraińskiego czy czeczeńskiego. No i kwestia niestosowania się czy nieodpowiadania na zróżnicowane potrzeby uczniów, uczennic. Wiele szkół i wiele klas ma w swoich szeregach osoby z różnymi opiniami, orzeczeniami, no i szkoły w niewystarczający sposób czasami stosują się do tych orzeczeń i wtedy też zwykle rodzice się do mnie zwracają z taką prośbą o interwencję. Tak z grubsza. Natomiast drugim obszarem mojego działania to są szeroko pojęte też działania związane z edukacją, popularyzowaniem, nagłaśnianiem tematu praw uczniowskich. Zresztą teraz, kiedy mamy nową ministrę edukacji i temat rzecznika praw uczniowskich, czy to na poziomie kraju, czy na poziomie województw, ale też ustawy o prawach uczniowskich jest na topie, można powiedzieć. I wydaje mi się, że to jest też dobry powiew zmian, jeżeli chodzi o prawa uczniowskie w ogóle w Polsce, bo trzeba też powiedzieć, że niestety prawo uczniowskich nie ma skodyfikowanych w jednym dokumencie. One są rozpowszechnione po bardzo wielu aktach prawnych i przez to są mało precyzyjne i rodzą wiele różnych interpretacji i wątpliwości. Dlatego ustawa o prawach uczniowskich, która by definiowała te prawa w jednym dokumencie i bardzo precyzyjnie je formułowała w taki sposób, żeby unikać niepotrzebnych nadinterpretacji tych praw, myślę, że jest bardzo potrzebna w polskim systemie edukacji. Dzięki bardzo. A chciałam Cię jeszcze dopytać o to, w jaki sposób uczniowie sami też skąd czerpią tą wiedzę o swoich prawach? Czy Ty masz taki ogląd, jaka tutaj jest świadomość uczniów? Ja mogę powiedzieć, że z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jest dużo większa świadomość poczucia, o tak bym powiedział, poczucia łamania praw przez uczniów, uczennice niż kiedy ja byłem uczniem te paręnaście lat temu. Mogę podać przykład, że przychodząc do liceum Witkacego, tam uczęszczałem do szkoły średniej, przyszedłem w pofarbowanych na blond włosach i usłyszałem od jednej pani, która przyjmowała moje dokumenty, że nie mogę chodzić do tej szkoły w takich włosach, więc ja byłem wystraszonym 15-latkiem czy 16-latkiem i ściąłem włosy na krótkiego jeżyka, miałem bardzo długie włosy, blond. No i kiedy przyszedłem do szkoły, okazało się, że mnóstwo osób, dziewczyn, chłopaków, nauczycieli, nauczycielek i ma makijaż, ma pofarbowane włosy, pomalowane paznokcie. Czułem się totalnie oszukanym człowiekiem, ale oczywiście nie zdawałem sobie sprawy, że w ogóle cokolwiek mogę zrobić. Przecież wiedziałem, że jest statut szkoły, ale nie wiedziałem, że mam tam jakieś prawa, czy w ogóle mogę wpływać na ten statut szkoły. Teraz to się diametralnie zmienia. Uczniowie, uczennice mają wiedzę taką, że mają swoje prawa. Niekoniecznie mają wiedzę, jakie mają prawa, o tak bym powiedzieć.
I niekoniecznie czytają statuty szkolne, ale inna sprawa, że te statuty szkolne są napisane takim językiem, przez który trudno przejść nawet osobom dorosłym z wyższym wykształceniem, więc to jest kolejny element do zmiany. No ale dzięki też takim organizacjom jak Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Fundacja na Rzecz Praw Ucznia, Waria Poznania, dzięki Centrum Edukacji Obywatelskiej, które też prowadzi działania uświadamiające w temacie praw uczniowskich, dzięki takim działaniom też miasta, jak program Nastolatek w Samorządzie, który robi CCKS, czy TikToker Prawo Marcina, który budzi mnóstwo oczywiście kontrowersji, natomiast jeżeli mówimy tutaj o nagłaśnianiu tematu praw uczniowskich, no to Prawo Marcina na pewno tutaj jest na pierwszym miejscu. Dzięki. Tutaj nam się pojawiło konkretne pytanie na czacie, więc zastanawiam się, może ci go zadam od razu. Jasne. Czy dziewczynki w szkole podstawowej mogą się malować? Czy można obniżyć ocenę z zachowania za makijaż? Dziękuję, to jest bardzo proste pytanie, prosta odpowiedź, mogę tak powiedzieć. Dziewczynki w szkole podstawowej nie mogą, w ogóle ktokolwiek nie może otrzymać kary, ani nie można mu zabronić malowania się. Szkoła może, i to mówi prawo oświatowe, obecnie prawo oświatowe mówi tak, że szkoła może regulować kwestie ubioru, czyli na przykład może wprowadzić mundurki, czyli na przykład może powiedzieć, że nie można nosić krótkich spodenek, na przykład. Natomiast szkoła nie może karać ani zabraniać za to, że mam pofarbowane włosy, pomalowane paznokcie, makijaż, czy nawet tatuaż. Szkoła, i oczywiście ja tutaj też spotykałem się nieraz z różnymi opiniami dyrektorów, dyrektorek, nauczycieli, nauczycielek. Okej, ale czy panu się to podoba, że młode dziewczynki przychodzą do szkoły z makijażem? Ja tutaj się uchylam od odpowiedzi, ponieważ nie moją rolą jest decydowanie i wyrażanie ocennej opinii, czy to jest dobrze, że dziewczynki albo chłopcy chodzą tak lub tak ubrani, umalowani. Ja nawet słyszałem różne opinie od rodziców, że to niekoniecznie oznacza bardzo słaby stosunek do szkoły. Czasem osoby się malują, ponieważ czują się w ten sposób podbudowane, kiedy mogą zakryć swoje różne rzeczy na twarzy, które sprawiają, że się nie do końca czują dobrze ze swoim wyglądem. I myślę, że to też trzeba uszanować. Natomiast szkoła generalnie ma prawo prowadzić działania wychowawcze. Natomiast i oczywiście ja też zawsze zachęcam dyrektorów, dyrektorki, nauczycielki do tego, żeby rozmawiać z uczniami i uczennicami o tym, w jaki sposób wyglądają, jak się czują ze swoim wyglądem, dlaczego, czemu służy taki wygląd lub taki wygląd, bo myślę, że wtedy dowiedzieliby się i dowiedziałyby się bardzo różnych ciekawych rzeczy. I szkoła może w sposób pozytywny wychowywać do różnych postaw obywatelskich, ale nie absolutnie karami i zakazami, o tak bym powiedział. Tutaj jeszcze, Damian, są dwa pytania jakby dotyczące tego samego wątku, więc zadam je i potem przejdziemy sobie już dalej. Czy zanoszenie zbyt krótkich bluzek można obniżać zachowanie oraz czy można dodać zapis w statucie odnośnie ubioru? Chodzi o szkołę średnią. To już chyba trochę powiedziałeś, ale to wcześniej, czy Już można mówię, obniżyć? jeżeli chodzi o obniżenie oceny za zbyt krótkie spodenki czy dekolt, to wszystko zależy od tego, co jest zapisane w statucie szkoły. Rzeczywiście wspomniałem o tym, że szkoła ma prawo regulować kwestie ubioru, czyli szkoły niektóre rzeczywiście wprowadzają zapisy, które mówią o tym, że nie można chodzić w takim obuwiu na przykład albo w takim ustroju i mogą też wprowadzić różne sankcje za niestosowanie się do tych zasad. Więc jeżeli jest to zapisane w statucie szkoły, no to wtedy szkoła może w taki sposób ukarać ucznia, uczennicę. Ale też bardzo ważne jest to, ja też to konsultowałem nieraz z prawnikami, ważne jest to, żeby sankcje, które się stosuje wobec swoich wychowanków, były proporcjonalne do czynu, które popełnią. Są takie szkoły, które nie wiem, no za to, że ktoś kogoś przezwał,
już ma oficjalną naganę i grozi mu wykluczenie ze szkoły. No nie, no, to są, trzeba jednak zachować pewne zasady proporcjonalności, ale w ogóle, i to też bardzo tego zachęcam, myślę, że o tym będziemy mówić. Statut szkoły najlepiej, gdyby był współtworzony przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski, po to, żeby miał akceptację wszystkich organów tworzących szkołę, ale też, żeby wszystkie organy, które tworzą szkołę, miały pełną wiedzę na temat statutu szkoły i wiedziały, jakie mają ramy funkcjonowania i co mogą, a na co nie mogą sobie pozwolić. Dzięki serdeczne. Tu jeszcze na czacie się nie kończą pytania, Tak, to że ten, widać, Damian. że ten budzi emocje, Tak, ten wątek temat jeszcze ubrań, ale tutaj od to my. pani Marioli mamy, ale ja po prostu pozwolę ci się zapoznać, może jeżeli widzisz te pytania od pani tutaj na przykład Marioli, więc może jeszcze będziesz mógł, znaczy na pewno będziesz mógł jeszcze się wypowiedzieć, więc może uda się jakoś zaadresować lub później odpowiedzieć, bo chciałabym teraz właśnie przejść tutaj Inga do ciebie i zapytać po prostu, jak w twojej opinii, trochę już o tym powiedziałaś na początku, zarysowując nam taką nieco pesymistyczną tutaj, opartą no niestety na badaniach, więc realną wizję tego samopoczucia uczniów, ale tak chciałam cię głębiej jeszcze dopytać, jak z twojej perspektywy uczniowie się czują teraz, tak po prostu? Jasne, to ja myślę, że nie mogę nie nawiązać do tego, co powiedział Damian przed chwilą, bo tutaj nieważne, z kim bym rozmawiała ze środowiska uczniowskiego, chcemy być w końcu oceniani, oceniane za naszą wiedzę, a nie za to, jak wyglądamy. I to jest coś, z czym ja się spotkałam zarówno w swojej 8-letniej podstawówce, jak i w liceum. Masa moich znajomych mi opowiadała. Myślę, że naprawdę każda młoda osoba, która w tym momencie mniej więcej albo już ukończyła niedawno szkołę, albo jeszcze w niej jest, opowiedziałaby mi i nam wszystkim w sumie przynajmniej jedną historię dotyczącą właśnie tematu ubioru, makijażu i tego, jakie sankcje ją za to spotkały. Sama skończyłam 8. klasę z obniżeniem zachowania za pofarbowane włosy. Tak, no cóż. I takich historii znam masę, i to jest coś, co na pewno nam jest dla nas bardzo ważne, ponieważ młodzi ludzie tak naprawdę my się dopiero odkrywamy, eksperymentujemy też ze swoim wyglądem. I moim osobistym zdaniem to ma się podobać mi, a niekoniecznie osobom dookoła, bo jakby robię to dla siebie, żeby ze sobą samo czuć się dobrze. I to jest gdzieś tam najważniejsze. A to, jakie zdanie mają o tym inne osoby, jest gdzieś tam drugorzędne. Także to bym podkreśliła jeszcze raz: chcemy być oceniani, oceniane za wiedzę, a nie za nasz wygląd. I będę, myślę, bardzo wdzięczna i ja, i masa społeczności uczniowskiej, jeśli Państwo to sobie do serca wezmą, bo naprawdę jest to dla nas też gdzieś bardzo istotne, w sensie nasz wygląd, nasze uzewnętrznianie się i kładziemy gdzieś tam też duży nacisk, co jest naturalne w tym wieku. To, co chciałam jeszcze też powiedzieć, odnosząc się do kwestii różnych rankingów w szkołach, to oczywiście parcie tutaj na te wszystkie rankingi, może nie będę wymieniała nazw, ale niestety częściej robi więcej kłopotów niż pożytku. Poza tym, że oczywiście szkoła się może pochwalić później, że jest, nie wiem, u mnie na przykład jest technikum, które jest chyba pierwsze czy drugie w Polsce, właśnie w jednym z najbardziej cenionych rankingów. Ale mój bardzo dobry znajomy do niej chodził i to po prostu w jakim stanie on skończył tą szkołę, ponieważ tak tam osoby były po prostu dociskane z każdego przedmiotu, bo ja rozumiem, że każdy tam przedmiot jest oczywiście w jakiś sposób ważny, ale no tam to już przechodziło po prostu zdrowy rozsądek w mojej ocenie. I tutaj też nawiążę, ponieważ my jako Growspace też prowadzimy ranking, ale spokojnie niewiedzowy, także gdzieś tam trochę na innym aspekcie się skupiamy. To jest ranking szkół przyjaznych osobom LGBTQ+, chociaż ja tutaj nie o samej tęczowej młodzieży chcę powiedzieć, a o tym, to jest w dwóch zdaniach, trzech powiem tylko dla osób, które nie znają nas. To jest taka ankieta internetowa, gdzie każda z nas może sobie wejść. W tym momencie ranking na ten rok jeszcze nie wystartował, ale on wystartuje dosłownie za
Nie, dobra, nie mogę chyba zdradzić daty, ale bardzo niedługo, więc tak, ale to co roku wygląda w ten sposób, że to jest ankieta internetowa, każdy może sobie wejść. Tam po pierwsze zaznaczamy, czy jesteśmy w danym momencie uczniem, uczennicą, rodzicem, pedagogzką, dyrektorem szkoły, czy absolwentem, absolwentką, więc to też ma duże znaczenie pod tym kątem, że później te wyniki, a propos przyjazności, nieprzyjazności atmosfery w szkole. Najwyższe znaczenie ma tutaj głos osób, które faktycznie teraz uczą się w tej szkole, a wszystkie głosy osób postronnych są uwzględniane tylko do statystyk ogólnopolskich. To tak, żeby gdzieś tam to uściślić. I tam pytamy o różne rzeczy. No, oczywiście są to tematy też związane stricte z osobami LGBTQ+, ale właśnie też dobrostan psychiczny, kwestia wsparcia psychologicznego w szkole, czy relacji z. Nie tylko z rówieśnikami, ale właśnie z nauczycielami, z nauczycielkami, z radą pedagogiczną, jak to wygląda, czy osoby mają gdzieś na przykład osobę zaufaną. I to tak właśnie chciałam nawiązać, dlatego że to jest teza, która nam wyszła w wynikach rankingu 2023, więc świeżutko, ponieważ ranking jest też głównie po to, żeby osoby, które kończą właśnie szkołę podstawową, na podstawie niego mogły sobie gdzieś tam wspomóc się przy wyborze szkoły średniej, bo mogą. Na przykład osoba transpłciowa, to dla niej będzie super ważne, żeby pójść do szkoły przyjaznej, ale nie tylko dla niej, ponieważ też to, co zauważyliśmy w momencie, kiedy szkoła jest otwarta na różnorodność pod względem tożsamości, orientacji, to też to jest bardzo często przełożenie właśnie na dbanie o zdrowie psychiczne, czy o wszystkie inne gdzieś tam cechy narażające na dyskryminację, czy nie wiem, neuroróżnorodność, z którą też, o której się mało uważam mówi jak na razie w polskiej szkole. Więc tak, i to, co nam właśnie tam wyszło, pytaliśmy młode osoby o to, jakimi kryteriami kierują się właśnie przy wyborze swojej szkoły średniej. I teraz tak, 25% młodych osób wskazuje, że najważniejsze były dla nich wyniki maturalne, co jest dosyć oczywiste, no bo idziemy tam głównie po to, żeby zdać maturę, taka jest też prawda, ale łącznie też ponad 25% osób wskazało, że kryteria takie jak otwartość szkoły, akceptująca atmosfera i troska o zdrowie psychicznie, też jest dla nich tym najważniejszym aspektem. Czyli tutaj wychodzi nam bardzo prosty wniosek, że zarówno ta część dotycząca nauki wyników jest dla nich tak samo ważna, jak to poczucie bezpieczeństwa, atmosfera w szkole i to, jak to wygląda, że tutaj jest to naprawdę bardzo ważny aspekt dla młodych osób. Więc no to jest coś, na co musimy zwracać, uważam, coraz większą właśnie gdzieś tam uwagę na tą rolę wychowawczą szkoły, którą te placówki przecież też pełnią. A co do naszego samopoczucia młodzieży, ja myślę, że my przede wszystkim jesteśmy bardzo zmęczeni. Patrząc czy na moje doświadczenia, czy moich rówieśników, rówieśniczek, osób rówieśniczych, przeciążenie w szkole, ja tutaj nie winię w tym momencie absolutnie nauczycieli, nauczycielek, ponieważ ja wiem, że Państwo robią swoją robotę, swoją pracę najlepiej, jak tylko możecie, jak jesteście w stanie. I tutaj gdzieś tam bardzo ważną rolę gra podstawa programowa i wymagania, jakie są gdzieś tam na Państwa nakładane. Także proszę tylko, żeby nikt tego nie odebrał jako atak gdzieś tam w swoją stronę, bo ja też wiem, że Wam jest super ciężko, jak nam wszystkim chyba w tej rzeczywistości polskiej szkoły, ale to przeciążenie jest bardzo widoczne. Ja sama pół mojego liceum, ja przychodziłam zmęczona ze szkoły i ja kładłam się spać, bo ja nie byłam w stanie w ogóle, nie wiem, siąść do nauki, nie ma takiej opcji, 2-3 godziny na drzemka, a później dobra, no to może się pouczę, bo fajnie by było jednak zdać tą maturę, mieć dobre oceny i tak dalej. Ale też myślę tutaj, a propos podstawy programowej, coś, co też wpływa na samopoczucie osób uczniowskich, to jest brak jakby widzenia jakichś efektów swojej pracy, ponieważ my mamy doskonale świadomość, że uczymy się rzeczy, których w życiu nie wykorzystamy. Taka jest prawda. I bardzo duża część podstawy programowej niestety tak wygląda. I to ta frustracja tym, że ja muszę spędzić teraz ileś godzin na uczenie się czegoś, czego
no nigdy nie wykorzystam, albo są na to bardzo, bardzo małe szanse i najprawdopodobniej musiałabym być bardzo zainteresowana danym tematem, żeby gdzieś tam tą wiedzę później wykorzystywać. No jest bardzo frustrujące, co nie pomaga w nauce i w ogólnym podejściu jakby do szkoły i tego, jak wygląda nasza rzeczywistość, no bo jednak w tych szkołach spędzamy bardzo dużo czasu. Także no niestety ja tutaj będę chyba tym głosem najbardziej pesymistycznym, ale no jest ciężko i nie będę tego ukrywać, bo my nie mamy często życia prywatnego, nie mamy czasu na znajomych, na jakby przeżywanie tej młodości w pewien sposób, no bo szkoła, później nauka, później już w sumie to osoby są tak zmęczone, że dobra, to kończę, idę spać i po prostu już nic więcej. A nie ma tutaj w ogóle mowy o relacjach z innymi ludźmi, czy właśnie z rodziną, z przyjaciółmi, co też wpływa później oczywiście na nasze zdrowie psychiczne i to w ogromnym stopniu, no bo relacje gdzieś tam międzyludzkie w bardzo dużym stopniu kształtują nas jako osoby, ponieważ zdobywamy pewne umiejętności albo ich nie zdobywamy. Tak samo umiejętność radzenia sobie ze stresem. Ja teraz byłam tym pierwszym rocznikiem z maturą ustną po pandemii. Masa osób, ja im strasznie współczułam pod kątem tego, jak te osoby były przerażone faktem, że matura ustna będzie i pamiętam, jak siedzieliśmy na korytarzach szkolnych i widziałam swoich znajomych po prostu przerażonych. No niestety to było coś bardzo smutnego i to nie wynikało z tego, że nie byliśmy przygotowani, bo ja wiem, że nasze polonistki i poloniści zrobili wszystko, co w ich mocy, ale polska szkoła nie jest dostosowana do obecnych realiów, a my nie jesteśmy uczeni jak radzić sobie z trudnymi emocjami, jak radzić sobie z tą ilością stresu, bo też ogrom informacji, jakie my wszyscy jako społeczeństwo obecnie w dobie internetu, w dobie tego przeciążenia też social mediami, to jest też kolejna rzecz, przez którą nasz mózg już po prostu jest tak zabiegany, jak taki chomik w kołowrotku, że on po prostu nie umie sam wyhamować. On w pewnym momencie wypadnie z tego kołowrotka i mamy gotowy kryzys psychiczny. Niestety, ale niejednokrotnie tak to się kończy. No i oczywiście trzeba coś zmienić, więc tutaj też mogę się odnieść a propos Rzecznika Praw Uczniowskich, ponieważ my w Lublinie mieliśmy tylko jakby ze strony z ramienia Młodzieżowej Rady, więc no była ta osoba często niepełnoletnia, często też przez to nie brana całkiem na poważnie przez dyrektorów, dyrektorki. Ale tak właśnie w nawiązaniu do pani ministry Nowackiej, wiem, że w poniedziałek była w Lublinie i były rozmowy o powołaniu miejskiego rzecznika praw uczniowskich. Także myślę, że to będzie też strategia, którą pójdą kolejne miasta, kolejne gminy czy kolejne szkoły. Także tak Dzięki. to wygląda. Dzięki za taki szeroki wachlarz, takie spektrum różnych no, trudności, problemów też właśnie na różne rzeczy zwróciłaś uwagę i jeszcze będziemy pewnie dopytywać tutaj o Twoje rozwiązania. Też jestem ciekawa, czy sami uczniowie w ogóle widzą ten taki wzrastający problem właśnie stanu psychicznego, czy to jest problem z dobrostanem takim, czy to jest temat tabu, czy to właśnie gdzieś jest obecne też w rozmowach młodzieży. Ale chciałabym do Marty tutaj teraz przejść, bo czas nas goni. Tutaj na czacie mamy też tutaj dyskusja rozgorzała, więc też można się zapoznać. Natomiast Marta, chciałam Ciebie zapytać, Ty jako też osoba, która aktywnie wspiera samorząd uczniowski, masz taki ogląd też nie tylko z poziomu nauczania przedmiotu, ale też w ogóle tak szerzej trochę. Chciałam Cię bardziej zapytać o taki wpływ uczniów na szkołę, na jakiś ten proces uczenia się, jak Ty to widzisz i tutaj, żebyś nam zarysowała też tą sytuację w tych kontekstach. Tak, ja może odniosę się troszkę a propos tego wpływu uczniów na szkołę, na to, żeby tworzyć tą szkołę taką, jakiej chcą właśnie, też do tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj były powiedziane. Tak jak Damian też powiedział o statutach na przykład. Uczniowie bardzo często nie rozumieją w ogóle statutów. Ja na przykład jako wychowawca klasy siódmej, ja praktycznie co roku, jak jest podsumowanie semestru czy roku szkolnego, ja przypominam moim uczniom statut. Na wychowawczej siadamy, ten statut analizujemy od A do Z, jak jesteście oceniani, jak mają pytania, to na te pytania odpowiadam, a co roku są jakieś pytania, coś się pojawia.
I myślę, że to tak fajnie uświadamia uczniów, jak są oceniani i jak pojawi się coś, na przykład w tym roku się pojawiło, powiem szczerze, akurat, co im się nie spodobało, do czego mają uwagi i co by chcieli zmienić. I się mnie zapytali, proszę pani, a jak my to możemy w ogóle zmienić? Bo od tego roku, od września, u nas w szkole został wprowadzony przedział procentowy, od którego daje się konkretnie plusy lub minusy przy ocenie, tak? Czyli tak naprawdę, żeby mieć szóstkę bez minusa, to trzeba wszystko zawsze napisać na 100%, bo 99% to już jest 6 minus. No i oni tak troszkę nad tym ubolewają, że to jest takie dość mocno restrykcyjne. No i że jako opiekun samorządu tutaj zawsze mam w mojej klasie jakiegoś przedstawiciela samorządu, jakoś to tak idzie w parze, że te dzieciaki, które uczę, idą ze mną też w tych klasach do samorządu. Więc ja bym powiedziała, no macie przedstawiciela samorządu, który jest w trójce samorządu, no to siadacie w takim razie, tworzycie dokument, wniosek do rady pedagogicznej, do dyrekcji i w tym momencie macie realny wpływ na to, jak jesteście oceniani, jak otrzymujecie, jakie oceny cząstkowe otrzymujecie. Zaproponujcie inny przedział procentowy, ale taki z głową, taki, żeby on miał sens. Dajcie mi ten dokument do analizy, podpowiem wam, czy to faktycznie przejdzie, czy nie przejdzie. Warto spróbować, warto składać takie dokumenty. Złóżcie nawet taki dokument też do Rady Rodziców, bo myślę, że tutaj też Rada Rodziców też jest organem, który może bardzo dużo zrobić w szkole. Jeśli dzieciaki chcą coś zrobić, coś dla nich dobrego, powinni nie tylko u nauczycieli, owszem, u dyrekcji też, ale też u rodziców szukać tego wsparcia, bo ci rodzice też mają wpływ na dyrekcję. W dzisiejszych czasach nawet bym powiedziała, że bardzo duży ten wpływ rodziców jest na funkcjonowanie szkoły, szczególnie jeśli jest bardzo aktywna rada rodziców. Więc tak, trzeba przede wszystkim dzieciaki uświadamiać, że mają ten wpływ, pokazywać im drogę, troszkę wesprzeć, gdzieś tam popchnąć. Czasami faktycznie, tak jak już mówiłam dzisiaj, tej motywacji brakuje. No niestety, to wszystko, mam wrażenie, o czym dzisiaj mówimy, to jest takie jedno wielkie koło, które się trochę napędza. Więc to jest tak, że okej, mamy problemy z dobrostanem emocjonalnym uczniów w naszej szkole. Oni później to manifestują w swoim wyglądzie, tak? Później nauczyciele, którzy no, są ostrzej, podchodzą do tego tematu, chcą wyciągać konsekwencje. Ale może warto zastanowić się, czy ten dzieciak, który manifestuje tym swoim wyglądem, może manifestuje coś tym swoim wyglądem, może warto z tym dzieciakiem porozmawiać, otworzyć się, pokazać mu, że nie będzie tylko karany w szkole, ale też zostanie wysłuchany na przykład, że jak potrzebujesz tej pomocy, okej, no bo dobra, może ten kolor włosów mi się nie podoba, albo coś, tak, czy twój piercing, ale może to jest coś, z czym pokazujesz, że potrzebujesz tej pomocy, tak? Więc też tak myślę, że tutaj uczniowie szukają tego wsparcia w nauczycielach i tej rozmowy, takiej ludzkiej rozmowy, żeby troszkę czasami spuścić z tonu, zwolnić, ściągnąć nogę z tego gazu, nie gonić tak do przodu i porozmawiać czasami po ludzku. Ja jako nauczyciel angielskiego mogę się też odnieść do mojej pracy, takiej na co dzień. Bo ja na przykład bardzo ubolewam nad tym, że uczniowie do egzaminów ustnych według mnie nie są przygotowywani. Więc na przykład jak mam uczniów, którzy idą w 8 klasie na certyfikat Cambridge, do którego przygotowuję również, tam mają pierwszy raz do czynienia z egzaminem takim ustnym, który jest dla nich chyba z tych wszystkich części największym stresem. Ponieważ no, nasza podstawa programowa skupia się przede wszystkim na takim uczeniu pod test, pod egzamin. Pod napisać, mieć zamknąć, mieć z głowy, zdobyć punkty, pod klucz się tego nauczyć. A niestety to jest takie mało ludzkie. I to tak na tych lekcjach wychodzi, że jak uczniowie widzą, że my tak, jak takie roboty uczymy, nie uczymy takiego ludzkiego podejścia też, wykorzystania na przykład tego języka w takiej praktyce, trochę w zabawie, tak? To ci uczniowie no też to podejście do szkoły wtedy mają tak wykreowane, tak jak są prowadzone te zajęcia przede wszystkim, bo większość czasu no, spędzamy na zajęciach, tak? W szkole. I jak tu mieć motywację, żeby coś zrobić fajnego, zmienić coś? Chociaż no mówię, walczymy. Ja na przykład staram się ich tam pchać, pchać, mówię, piszcie te dokumenty, składajcie, będziemy walczyć, będę stać za wami murem, więc też staram się działać też jako samorząd. No, w zeszłym roku też robiliśmy diagnozę, okazało się, że potrzebujemy miejsc do siedzenia, bo dzieciaki no, nie mają gdzie posiedzieć, porozmawiać na przerwie,
Więc nawet od Was właśnie ze Szkoły Demokracji z grantem dostaliśmy grant i stworzyliśmy super strefę relaksu i po południu dzieciaki przychodziły i robiły z nami z palet meble, razem malowaliśmy i to było na przykład w ramach techniki. Pani z techniki zaangażowała się ze mną, wzięła swoje klasy, które uczy techniki i mówi, dobra, słuchajcie, jak oszlifujecie super to drewno, to macie u mnie szóstkę do oceny, tak, na koniec, tak, wyżej, tak, żeby wam podnieść wagę. I oni jeden siedzieli, szlifowali to drewno, później malowali, to jeszcze zdobyli fajne oceny, to jeszcze się dobrze bawili. No, obróbka drewna odhaczona, że tak powiem. I jeszcze do tego wszystkiego dobra zabawa i zrobiliśmy coś fajnego dla naszej szkoły, tak? Co do tej pory bardzo fajnie się prezentuje, więc oni też mają wpływ nie tylko na to ocenianie, na przestrzeń. Jeszcze a propos oceniania, u nas jest system punktowy, jeśli chodzi o ocenianie zachowania. Ja niestety a propos systemu punktowego jestem anty w ogóle, totalnie, jestem wrogiem tego systemu oceniania, więc niestety no, wielu nauczycieli może mieć mi za złe, że ja zawsze na koniec semestru i roku się troszkę buntuję w szkole. Okej, uczciwie wyciągam tą średnią, co tam by wyszło z tej oceny, właśnie z punktów, ale ja moim uczniom zawsze powtarzam, słuchajcie, ja nie wystawiam oceny zachowania tylko z waszych punktów. To może być podpowiedź, którą ja zignoruję lub nie. No, wiadomo, jak podejdę, ale no, to jest dla mnie może podpowiedź, jakiejś tam rodzaju. Ale słuchajcie, wy jeszcze piszecie u mnie swoją samoocenę, którą uzasadniacie, oceny i samoocenę sami sobie wystawiacie i robicie samoocenę koleżeńską. Do tego jeszcze ja otrzymuję oceny z zachowania od wszystkich nauczycieli, wystawiam swoją jako wychowawca i gdzieś tam ta ocena z tych punktów, nie, co wychodzi. To jest pięć ocen, z czego dwie są wasze, które wy sami wystawiacie sobie. I one wszystkie wpływają na to, i te dwie wasze mogą mieć duży wpływ na to, jakie zachowanie otrzymacie na koniec roku, czy tam semestru, tak, półrocza. Więc dla mnie, no, tutaj trzeba ich uświadamiać, że wy macie na to wpływ, bo oni czasami są tak zrezygnowani. A po co my to w ogóle robimy, tak? Czy to ma w ogóle sens? Proszę pani, nie, tam. Dobra, wystawię. I tak słaby jestem, i tak pewnie mi słabo wyjdzie, i tam machną ręką, tak? No jak my nie uczymy się ich już od najmłodszych lat, tych uczniów naszych nastoletnich wyciągać, tak, żeby oni jednak mieli tą samoocenę troszkę wyższą i byli świadomi, że mają wpływ, tak, na to, co się dzieje, no to kto ich tego nauczy, tak? No kiedy? I kto? Nie będzie później czasu na to. A dobra, to może na razie zaczynam na później. No myślę, że uczniowie mają duży wpływ, tylko po prostu trzeba ich uświadamiać. Dzięki, Marta. Nie oddam Ci głosu na to pytanie. Jeżeli chcesz, możesz się na czacie odnieść, ale tutaj się pojawiło takie stwierdzenie, że samoocena koleżeńska może być ryzykowna, więc może tutaj właśnie jakbyś chciała się odnieść, jak to robisz, jeżeli możesz na czacie, bo też właśnie ta. No, samo wiemy, że samoocena może przynieść dużo korzyści, ale też może tutaj pojawiły się jakieś wątpliwości, w związku z tym zachęcam Cię do wyjaśnienia. Drodzy Państwo, my teraz chcemy trochę Was tutaj zaangażować. Powiedzieliśmy o takim całym wachlarzu, o takim całym spektrum różnych sytuacji w ogóle, zarówno w kontekście praw ucznia, z dobrostanu, takiego samopoczucia się i wpływu, bo wszystko zmierza do tego, do potrzeb, tak? Skąd wiemy, jakie są potrzeby uczniów i uczennic, i chcemy, zanim też Państwa o to zapytamy, znaczy naszych gości, chcielibyśmy zapytać Państwa, skąd czerpiecie w ogóle wiedzę o tym, jakie są potrzeby waszych uczniów i uczennic? Skąd wiecie, że takie potrzeby są, że z jakich narzędzi korzystacie? I tutaj macie albo kod, albo też na czacie pojawił się link. Można sobie otworzyć i w Mentimeterze właśnie odpowiedzieć na pytanie. Na to pytanie, więc zaraz wyświetlimy sobie odpowiedzi, poczekamy chwilę, aż one się pojawią.
Już się trochę pojawia. Zaraz Państwu udostępnię ekran. Też na czacie może byśmy wrzucili ten link. A jest, tak, tylko zginął, bo jest dużo komentarzy, więc on zginął. Natomiast jeszcze tutaj raz to skopiuję, żeby się. Tak, i już wyświetlam te odpowiedzi, bo one się pomału tutaj nam pojawiają. No, rozmowy tutaj dominują. Rozmowy indywidualne, ankiety, burze mózgów, bezpośrednio od nich. Ankiety, ewaluacja. Zachęcamy jeszcze, zaraz zobaczymy, czy coś jeszcze na następnej stronie. Czyli ta rozmowa indywidualna też tutaj dominuje. Słuchanie, pytanie. Michał, oddaję Ci głos. Tak, no to trochę ciągnąc jakby ten wątek, skąd wiemy, no bo rzeczywiście mówimy o tym, jakiej szkoły chcą uczniowie, no ale żeby wiedzieć, jakiej chcą, no my tu trochę przedstawiliśmy takiej perspektywy właśnie ogólnej czy ogólnokrajowej, natomiast właśnie myślę, że każda szkoła jest specyficzna i uczniowie każdej szkoły mają trochę inne, tak, oczekiwania, potrzeby i najlepiej się dowiedzieć u źródła. Tu właśnie te propozycje. Natomiast tak, czy jeszcze Marta, ty byś coś od siebie dodała, jakieś pomysły, które ty stosujesz w swojej praktyce na to właśnie, żeby się dowiedzieć, jakie są te potrzeby uczniów i uczennic? Monika, już mogę już tam Tak. zamknąć tego dostępu. Ja przede wszystkim, no, zgadzam się z tym wszystkim, co tutaj zostało wymienione. Ankieta to jest po prostu najlepsza rzecz według mnie, która ułatwia dojście do wszystkich praktycznie w szkole, szczególnie kiedy szkoła jest duża. Chociaż uczniowie też w indywidualnych spotkaniach inaczej się zachowują, ale zaraz powiem o jednym i o drugim. Ankieta jest wygodna, praktyczna i daje nam dużo informacji i dla uczniów też jest wygodna, ponieważ często jest anonimowa i w ten sposób mogę wypowiedzieć się o szkole i o tym, co chciałbym, żeby było w tej szkole, w taki przyjazny dla mnie sposób. I wiem, że nie będę oceniany, oceniana, moja wypowiedź nie będzie krytykowana nigdzie na forum, czuję się bezpiecznie. Więc też trzeba zadbać o to, żeby ten ankietowany czuł się bezpiecznie. To jest raz. Ja zrobiłam ankietę w wersji online i wersji papierowej, kiedy braliśmy udział w Szkole Demokracji i badaliśmy, jakie działania nasi uczniowie by chcieli, żeby zostały podjęte w szkole w ramach otrzymanego grantu. Jeszcze powiem tak, my robiliśmy ankiety tak, że chodzili uczniowie z papierowymi ankietami. Żaden nauczyciel tych ankiet nie wręczał, to przedstawiciele samorządu się tym zajmowali, to oni przeprowadzali wywiady. To oni zbierali pomysły, oni chodzili nawet z dyktafonem, zapraszali do siebie do radiowęzła, na rozmowy, na wywiady na temat tego, co chcesz, żeby było, żeby zmieniło się w naszej szkole. Więc tacy przewodniczący klas, którzy byli odważniejsi, chcieli klasę reprezentować w takim radiowęźle, mogli się też pojawić. Odwiedzaliśmy też uczniów z Ukrainy. Mamy bardzo dużo uczniów z Ukrainy w naszej szkole, na lekcjach języka polskiego właśnie dla uczniów z Ukrainy, gdzie mieli zajęcia właśnie z nauczycielem, który mógł nam pomóc tą ankietę przetłumaczyć, wytłumaczyć dokładnie, po co ona jest robiona w ich języku, tak żeby ona też do nich dotarła, żeby oni też czuli, że no, żeby mieli tą świadomość, że też mogą wpłynąć na to, co się dzieje w naszej szkole. Więc ankietę też tłumaczyliśmy właśnie na inne języki, tak żeby wszyscy ją mogli wypełnić. Plus do tego wszystkiego jeszcze zrobiliśmy coś takiego jak panel, spotkanie, na które zaprosiliśmy właśnie przedstawicieli wszystkich klas, uczniów z klasy 4-8. I każdy mógł przyjść i porozmawiać. Panel był bardzo burzliwy. Zaprosiliśmy też nauczycieli, więc to było takie otwarte spotkanie na auli, co chcemy zrobić w naszej szkole, tak, jak chcemy zmienić naszą szkołę.
Powiem szczerze, że pomysłów było masę. Osoba, która zajmowała się pisaniem protokołu z tego spotkania, wręcz nie nadążała. Dzięki temu, że spotkaliśmy się w tak dużej grupie, mogliśmy też te nasze pomysły dokładnie przeanalizować i tak naprawdę od ziarenka doszliśmy praktycznie do całego już konkretnego pomysłu, jak go zrealizować od A do Z. Więc to było bardzo fajne, jak to się wszystko przeradzało na naszych oczach faktycznie w konkretny plan, z pomysłu, który raczkuje do konkretnego planu. Więc warto robić takie spotkania, warto zapraszać wszystkich i nauczycieli, i uczniów, ale też odpowiednio wcześniej uprzedzić o tym spotkaniu, wysłać informacje z prośbą do wychowawców, że będzie takie spotkanie i na czym ono będzie polegało, i żeby ci wychowawcy mieli szansę na tych lekcjach wychowawczych z klasami sobie przegadać temat, przygotować tego przedstawiciela i żeby klasa tak miała ten tydzień, żeby ze sobą jeszcze tę burzę mózgów na przerwach na przykład przeprowadzić i zbierać te pomysły dalej, więc to też trzeba dać czas i przygotować, a potem się spotkać, więc tak, żeby wszystko miało ręce i nogi. Jasne. Dzięki. No i jeszcze chciałem Ingę dopytać, no bo temat też, którym się zajmujesz i fundacja, w której pracujesz, to jest kwestia właśnie problemów psychicznych młodzieży. No i tu zakładam, że niekoniecznie dowiemy się jako osoby dorosłe, nauczyciele dość szczegółowo czy szczegółowo, czy nawet konkretnie po prostu o tych problemach, chociażby z ankiety. No poza tym ankieta jest anonimowa, więc wtedy nie, no, nie będziemy wiedzieli, o kogo chodzi, tak? Nawet jeśli jakieś problemy ogólnie zostaną zgłoszone w tej ankiecie. No ale jest to bardzo taki, można powiedzieć, wrażliwy temat, tak? I myślę, że nawet na poziomie prywatnym często mamy z tym problem, żeby porozmawiać o takich rzeczach. Więc nie wiem, czy ty masz jakieś tutaj rekomendacje, jak, no właśnie, co robić, jak to robić, żeby no, jednak się dowiedzieć o tym, że jakaś osoba w mojej klasie, w mojej szkole mierzy się z jakimiś takimi problemami. Jasne. Po pierwsze, żeby móc w ogóle gdzieś tam zacząć ten temat, musimy mieć już jakąś wiedzę. To znaczy, żeby nie strzelić później czymś takim do osoby, która okaże się, że jest w kryzysie, nie wiem, osoba z depresją usłyszy to słynne idź pobiegaj, albo przesadzasz. Jakby w momencie, kiedy, żeby nie doszło do sytuacji, że w momencie już, w którym uda nam się jakby na przykład dowiedzieć się takiej sytuacji, żeby ta osoba nagle się nie zraziła, nie wycofała się, nie daj Boże, nie zrobiła czegoś negatywnego w tym sensie, że musimy być jakby świadomi, o czym rozmawiamy z tą osobą i co dosłownie wypada, co nie wypada powiedzieć, co gdzieś tam jest już dawno obalone, tak jak właśnie to słynne idź pobiegaj albo idź się ogarnij. Depresja tak nie działa, niestety. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś też ten poziom ogólny w społeczeństwie takiej psychoedukacji na szczęście wzrasta i gdzieś tam nacisk na wiedzę na ten temat jest coraz większy, więc to super. I od tego bym w ogóle zaczęła, żeby wiedzieć, czym są pewne zaburzenia, choroby. Nie trzeba być tutaj naprawdę ekspertem, psychiatrą. Nie od tego jesteśmy, czy my jako uczniowie, czy nauczyciele, bo to też myślę, co ważne, nauczyciel nie powinien, uważam, pełnić roli psychologa. To jest coś, jakby ja wiem często, że Państwo robią to z dobrego serca i zupełnie tego nie neguję pod tym kątem, tylko żeby przypadkiem nie zrobić osobie krzywdy, bo niestety do takich sytuacji my wiemy jako Growspace, że gdzieś tam nieintencjonalnie zupełnie, bo osoby chciały pomóc i chciały dobrze, ale mogły zaszkodzić, więc gdzieś tam no, ten język też w rozmowie z taką osobą jest bardzo ważny. I to mówię też ze swoich gdzieś tam doświadczeń bardzo osobistych, bo ja sama byłam w sytuacji, gdzie jakby nie mówiłam osobom, tylko kilka moich znajomych osób wiedziało, że zmagam się gdzieś tam z zaburzeniem psychicznym. Do momentu gdzieś tam wyszło to w rozmowie z moją nauczycielką od matematyki, a to jest moja po prostu ukochana nauczycielka i zresztą ukochana całej klasy i połowy szkoły i pół szkoły się po prostu prawie, że zabijało, żeby uczyła ich matematyki, bo była po prostu, zabrzmi mi to bardzo prosto i prozaicznie, ale otwarta na drugiego człowieka.
ale ta zwykła otwartość tak nam wystarczyła, że zupełnie inna atmosfera była na zajęciach, zupełnie inne podejście było do tej osoby, gdzie ona też pokazała, że jest faktycznie po prostu i aż człowiekiem, a nie tylko właśnie tutaj, że nauczyciel przychodzi, wymaga, robi lekcje, jest bardzo surowy, jakby nie przyjmuje na przykład do siebie żadnej krytyki, bo to też coś pod kątem tych ankiet, o których powiedziała Marta, to jest super pod tym kątem, że myślę, że nieraz zdarzały się sytuacje, gdzie czy dana społeczność, czy jakaś tam jedna osoba miała jakiś problem z konkretnym nauczycielem, czy z jakimś zagadnieniem z tym związanym, ale wiedziała, że nie zgłosi tego nigdzie, bo będzie jeszcze gorzej. Bo niestety takie sytuacje też się zdarzały, że później nauczyciele gdzieś tam. Nie chcę powiedzieć, że się mścili, bo to nie o to chodzi, ale gdzieś tam kończyło się to jeszcze gorzej. Także tutaj ja bardzo propsuję ten pomysł anonimowych ankiet i to jest super. Tylko też fajnie, gdyby te ankiety były brane pod uwagę. Mówię to pod kątem studentki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie mamy również takie ankiety na każdego wykładowcę prowadzącego zajęcia, a później wychodzi, że nikt tego nie sprawdza. Ale to pominę już gdzieś tam tą kwestię. W każdym razie wracając do zdrowia psychicznego, po pierwsze, gdzieś taka samoświadomość pod kątem tego, z czym w ogóle to się je, jak można wspierać osoby, bo o tym jest masa naprawdę rzetelnych, dobrych pomocy w internecie nawet. I gdzieś tam naprawdę znajdą Państwo rzetelną wiedzę, która pomoże Państwu gdzieś tam właśnie, żeby zapoznać, wprowadzić się w ten temat. I budowanie właśnie takiej atmosfery na zajęciach, budowania wzajemnego zaufania, bo w momencie, kiedy tego gdzieś tam między nami, mówię tutaj o stosunku osoby uczniowskie a nauczycielskie, gdy tego nie ma, no to nie ma opcji raczej, że młoda osoba przyjdzie i powie: tak, mam problem. A ja na swojej drodze spotkałam masę cudownych nauczycieli i nauczycielek, które gdzieś tam, z którymi nawet mam kontakt prywatnie do teraz, bo po prostu na tyle fajnie nam się gdzieś tam te relacje układały i to jest jak najbardziej możliwe, tylko myślę, że gdzieś tam obie strony muszą bardzo tego chcieć, ale też uważam, że z drugiej strony, żebyśmy nie drążyli tak tematu jakby zdrowia psychicznego w kontekście, kiedy widzimy, że z daną osobą może coś się dziać, czy nie wiem, mamy zgłoszenie od jego koleżanek czy jej znajomych, to też trzeba przyjąć, że nie zawsze młoda osoba będzie chciała powiedzieć nauczycielom, czy danej nauczycielce chociaż, czy nauczycielowi. Bo niestety mamy różne doświadczenia z nauczycielami. Ja znam sama sytuację, gdzie na przykład młoda osoba poszła do gabinetu psychologa szkolnego, a chwilę później wiedziało całe grono pedagogiczne. I ja nie mówię, że wszyscy się tak zachowują, bo oczywiście, że nie, ale niestety to gdzieś później też młode osoby wyciągają jakieś wnioski z tego i jakby też fajnie było wtedy uszanować, że okej. No ta osoba najprawdopodobniej nigdy mi nie przyzna, może też sama przed sobą nie chce przyznać, że ma problem. Fajnie pokazywać wtedy całej klasie, nie tylko właśnie, że nie wiem, bierzemy tu jedną osobę na rozmowę i pokazujemy, hej, tutaj możesz uzyskać wsparcie, bo ta osoba często może gdzieś tam do niej to jeszcze nie dociera, może to dotrze za jakiś czas, że sama gdzieś tam się zmaga z jakimś problemem, ale popularyzować tą wiedzę właśnie o tym, gdzie szukać wsparcia, czy tutaj mówię o Fundacji Nie Dajmy Dzieciom Siłę, czy o telefonie zaufania do dzieci i młodzieży. Psychologowie, psycholożki szkolne to też jest bardzo, bardzo ważny temat, ale myślę, że do tego gdzieś tam jeszcze się odniosę, może później, jeśli zdążymy w naszej rozmowie, ale myślę, że gdzieś tutaj i ta samo psychoedukacja i szerzenie takiej wiedzy właśnie o tym, gdzie szukać wsparcia, jest super konieczna i zwracanie uwagi na to, żeby właśnie mówić osobom, żeby nie lekceważyły żadnych objawów. Ponieważ ja sama jestem takim przypadkiem, ale takich przypadków znam masę, gdzie osoby trafiały po pomoc zdecydowanie za późno, w momencie stanu zagrożenia, niestety, ale niejednokrotnie ich życia. I to jest coś, co ja bardzo często obserwuję, w ogóle my jako Growspace obserwujemy, że osoby dosłownie już w tym punkcie krytycznym, nie zawsze nawet same zgłaszają się po pomoc, tylko są tej bliscy, którzy na siłę ich gdzieś tam prowadzą, bo po prostu tak się o nich martwią. Także czasem. Okej, dzięki. Już wiesz co, tak, Widzę czas, chciałam tylko powiedzieć w dwóch zdaniach, że czasem nie warto na siłę cisnąć tą osobę, tylko pokazywać jej rozwiązania, a ona musi sama jakby dojrzeć do różnych decyzji.
Dzięki. Tak już właśnie zmierzamy do ostatniego pytania. Jeszcze tak, no, trochę rekomendacji się pojawiały, ale żebyśmy sobie jeszcze tak zebrali od każdej osoby naszej tutaj, co dalej, co można robić, to Monika. Tak, takie rekomendacje właśnie też dotyczące, trochę nawiązując do tych pierwszych, tego wstępu naszego z badaniami, właśnie jak wzmacniać to poczucie przynależności, dobre samopoczucie w szkole i w ogóle ten wpływ. Więc najpierw Damian, ciebie bym chciała poprosić, jakie ty masz tutaj rozwiązania, co rekomendujesz w szkole, żeby się zadziewało w tym aspekcie? To ja postaram się możliwie w takich hasłowych słowach to powiedzieć. To jest tak, że jeżeli chodzi o poczucie wpływu czy zwiększenie wpływu uczniów, uczennic, wspominałem na początku naszego spotkania o szkolnych rzecznikach praw uczniowskich. Wiem, że Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadziliście taki projekt, który właśnie wspierał szkoły w powoływaniu takich funkcji i wiem, że szkoły się do mnie na bieżąco odzywają z wspieraniem ich w powoływaniu takiej funkcji, więc ja też przekazuję różne poradniki, które są waszym dziełem, więc zdecydowanie nie wiem, jak dużo z Państwa, którzy nas słuchają, macie w swoich szkołach szkolnych rzeczników, ale zdecydowanie polecam taką funkcję. Bardzo ważne jest to, żeby ta funkcja była wynikiem demokratycznych wyborów przede wszystkim uczniów i uczennic. Są takie szkoły, gdzie ten wybór jest również, gdzie te osoby są wybierane także przez nauczycieli i nauczycielki, ale przede wszystkim to samorząd uczniowski powinien tutaj rozdawać karty, kto będzie ich rzecznikiem. Bardzo ważne jest to, żeby oczywiście był regulamin takiego szkolnego rzecznika, żeby wszyscy wiedzieli, jakie są jego kompetencje, co on może zrobić, w jaki sposób mogą się do niego odezwać, w jaki sposób on może dla nich działać, w jaki sposób mogą uzyskać od niego pomoc i kiedy mogą się spodziewać jakiejś reakcji. Myślę, że to jest wszystko bardzo ważne, bo też są takie szkoły w Warszawie, mówię, że gdzie szkolni rzecznicy działają bardzo prężnie. Natomiast są też takie szkoły, gdzie oni są mało widoczni, mnóstwo osób o nich nie wie, zwłaszcza uczniów i uczennice, więc bardzo ważne jest to, żeby zrobić taką kampanię społeczną w szkole na temat szkolnego rzecznika lub opiekuna samorządu uczniowskiego. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby mówić wprost o różnych narzędziach, jakie mają samorządy uczniowskie. Prawo oświatowe mówi wprost obecnie, że wszyscy, mówię teraz językiem uczniów, uczennic, wszyscy tworzymy samorząd uczniowski i mamy prawo wnosić opinie, wnioski we wszystkich sprawach, które nas dotyczą. Trochę tutaj prawo oświatowe jest wybrakowane, jeżeli chodzi o ścieżkę postępowania w tym przypadku. Natomiast szkoły mogą spokojnie zadbać o to, żeby taka ścieżka postępowania w przypadku różnych wniosków, opinii, na przykład o zmianę statutów stworzyć. I myślę, że tutaj samorząd uczniowski przy wsparciu opiekuna, opiekunki samorządu uczniowskiego czy szkolnego rzecznika, ale także Rady Rodziców może coś takiego podjąć. I są takie szkoły, gdzie tak się dzieje. No, w zasadzie są też takie szkoły i to mówi też prawo oświatowe, które mają rady szkoły, czyli organ złożony z przedstawicieli, przedstawicielek rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego w równej liczbie osób, którzy mają między innymi kompetencje uchwalania statutu szkoły, ale także oceny sytuacji w szkole, przedkładania wniosków, które są wiążące dla dyrekcji. Więc też bardzo zachęcam Państwa do tego, żeby pochylić się nad takim organem, który jest wprost uwzględniony w naszym prawie. Wciąż niestety mało szkół korzysta z takiego prawa, a myślę, że to też pomoże i dyrekcjom, i nauczycielom w tym, żeby mieć zwolenników po stronie rodziców i uczniów, bo my mówimy oczywiście tutaj o tym, żeby wzmacniać inne organy szkolne, głównie samorząd uczniowski, ale ja stoję na takim stanowisku, że wzmocnienie samorządu uczniowskiego, dbając o ich prawa, wzmocnienie również Rady Rodziców, tak naprawdę jest w interesie wszystkich, całej szkoły, ponieważ wszyscy będziemy grali do jednej bramki, wszyscy będziemy wiedzieli, jakie mamy reguły w szkole.
jakie mamy ramy funkcjonowania. Dzięki temu tak naprawdę ja słyszę od dyrektorów, dyrektorek, nawet od, rozmawiałem ostatnio z mazowiecką TOO, mazowieckiej kuratorki oświaty, która też jest zdania, żeby powoływać takie organy doradcze i włączać uczniów, uczennice w tworzenie szkoły, bo tak naprawdę to zabezpiecza też nauczycieli i nauczycielki przed różnymi skargami ze strony rodziców, bo jeśli wszyscy będziemy przestrzegali prawa i będziemy dbali o najmłodszych naszych wychowanków, no to tak naprawdę wytrącimy argument drugiej stronie. Więc tak naprawdę to jest wszystko w naszym szkolnym interesie. Jeszcze nawiązując do, kto może być rzecznikiem praw ucznia? Może to być nauczyciel, nauczycielka, ale może to być też uczeń, uczennica. Są też takie szkoły, gdzie jest ta rola podwójna, nauczyciel i uczeń. Ja w zasadzie sobie myślę, że fajnie, gdyby to też był rodzic, na przykład taka trójca, rodzic, uczeń, nauczyciel, bo czemu nie? Czasem jest to psycholog szkolny, pedagogka szkolna. I jeszcze nawiązując do kwestii dobrostanu psychicznego, oczywiście w pełni się podpisuję pod taką regularną diagnozą dobrostanu uczniów i uczennic, która pomoże dopracowywać z roku na rok program wychowawczo-profilaktyczny, który każda szkoła gdzie musi realizować i temu też służą diagnozy. Przypominam, że to na pewno Państwo wiecie, że program wychowawczo-profilaktyczny musi być uchwalony przez Radę Rodziców, więc tutaj to też jest bardzo ważny organ szkoły, który tutaj może maczać palce. Ja też jestem za tym, żeby wzmacniać psychologów szkolnych. Oczywiście ważna jest pełna anonimizacja, o których mówiła Inka, ale w Warszawie akurat w każdej szkole jest psycholog szkolny, ale nie wszyscy chcą korzystać z psychologa szkolnego, bo myślę, że wciąż jednak psychologia czy w ogóle myślenie o naszym dobrostanie psychicznym w wielu szkołach to jest element tabu. Ja mówię, czy my mówimy często o liceach, ale jak popatrzymy na branżówki, na technika, czy na szkoły poza Warszawą, czy poza wielkimi miastami, to jednak jak też czytam badania między innymi Grow Space, ta opieka psychologiczna trochę kuleje w mniejszym lub większym zakresie, więc na pewno wzmacnianie roli psychologa szkolnego, wychodzenie proinicjatywne do uczniów, mówienie w zasadzie na początku roku szkolnego na każdych zebraniach hello, jestem dla was. Myślę, że to jest podstawa tak naprawdę dostępności psychologa szkolnego czy psycholożki szkolnej w każdej szkole. Dzięki, dzięki wielkie. Marto, a ty jakie jeszcze byś tutaj dołożyła rekomendacje? No tak w skrócie podsumowując to wszystko, co tutaj dobrze wpłynie na ten dobrostan uczniów i będą czuli tą swoją sprawczość. Bierzmy pod uwagę to, że uczniowie, którzy angażują się w samorząd uczniowski, to nie zawsze są uczniowie piątkowi, szóstkowi. Ba, powiem szczerze, ci społecznicy to nawet czasami są uczniowie, którzy mają czwórę, tróję albo i nawet dwóje. To nie są uczniowie, którzy będą mieli świadectwo z paskiem. Ci przebojowi, którzy wyjdą przed szereg i którzy chcą zabojować świat i coś zrobić fajnego, ciekawego, to często są przeciętni uczniowie, którzy odnaleźli swoją siłę, że tak powiem, w czymś innym, tak? Niekoniecznie w tym zdobywaniu tych świadectw z paskiem, ale realizują się tutaj na polu takim społecznym, takim wolontariat to jest coś, co po prostu ich kręci, tak? Dla całego społeczeństwa i środowiska. Więc tacy uczniowie nigdy nie wyjdą na forum odebrać świadectwa z paskiem, tak? Więc doceńmy tych uczniów, podziękujmy im. Pamiętajmy o tym, że oni są i oni przede wszystkim zmieniają tą społeczność naszą szkolną, tak? Wymieńmy ich na końcu roku w trakcie akademii, tak? Z imienia i z nazwiska. Dajmy im dyplom, niech pani dyrektor im poda rękę, niech im podziękuje. Okej, nie będzie świadectwa z paskiem, ale wyjdę, jestem, widzą mnie wszyscy, tak? Działałem, zasłużyłem, zasłużyłam na to, żeby być wymienioną. Ja powiem szczerze, że w zeszłym roku miałam takiego ucznia właśnie, który był przewodniczącym samorządu, ósmoklasista, zakończenie, absolutorium. Nie spodziewał się tego, co dla niego zrobiłam z drugą koleżanką, opiekunką samorządu. Kupiłyśmy dla niego ogromniastą taką dużą statuetkę z takim ogromnym uśmiechem number one.
najlepszy przewodniczący samorządu uczniowskiego. I wyczytałyśmy go, poprosiliśmy, żeby wyszedł w podziękowaniu, dostał owację na stojąco. I tylko powiem tak, to był uczeń, który miał indywidualną ścieżkę nauczania. No, miał trudności edukacyjne, a wyszedł odebrać największą statuetkę i dostał owację na stojąco. Jego mama widziałam, jak z tyłu stała i płakała po prostu, więc myślę, że to takie docenienie, takie ludzkie docenienie, nawet na forum klasy, nawet nie musi być to z taką pompą, nawet żeby ten wychowawca docenił, to zauważył tego człowieka, to jest bardzo ważne, a często zapominamy powiedzieć to dziękuję. Myślę, że też takie pokazanie, trochę podsumowanie tego, co my działamy, co my robimy w szkole, to na przykład tworzenie takich artykułów, promowanie szkoły, promowania działań uczniów, tak? Pisanie, że to są właśnie działania, które podjęli się uczniowie, szlachetną paczkę zorganizowaliśmy, nasi uczniowie naszej szkoły zadbali, pojechali do tej rodziny, wręczyli te prezenty, tak? Więc i pokazywanie zdjęć, że to uczniowie to wszystko robią i promowanie tego właściwego takiego wzorca, myślę, że też nawet w mediach społecznościowych, czy tu w gazetach lokalnych, też jest bardzo ważne i też będzie motywowało te dzieciaki do tego, żeby faktycznie coś zrobić. Zaistniałem, fajnie, może zrobię coś jeszcze, tak? Bo mówiłam już dzisiaj, że od tej motywacji wszystko wychodzi, a z tą istnieją jest największy problem. Jak tak pokażemy im ten efekt, to takie wow na końcu, to będą mieli motywację do tego, żeby działać dalej, tak? I angażować też wszystkich dookoła. Więc pamiętajmy o tym, żeby zapraszać do naszych działań całą społeczność szkolną. Ja też dzisiaj to podkreślałam, tak jak pan Damian też, że z Radą Rodziców też musimy nauczyć się współpracować i z całym gronem, z całą Radą Pedagogiczną. To nie jest tak, że te organy są oddzielnie działające. Nie, my razem tworzymy jedną Muszę szkołę. cię pomału już tutaj zatrzymywać, Okej, dobra. bo mamy już końcóweczkę naszego webinarium, więc bardzo, bardzo ci dziękuję. Chyba, że masz jeszcze dosłownie jedną rekomendację, to jeszcze tutaj zachęcam. Ja tylko chciałam powiedzieć na koniec, szukamy inspiracji, bo pan Damian, wiem, że był na kongresie, piątym kongresie samorządów uczniowskich w Poznaniu, razem ze mną, też byłam wtedy tam, na tej auli i tam było masę inspiracji, więc warto szukać inspiracji do działania i myślę, że to też daje takiego kopniaka do tego, inni mają, też chcę mieć. Dzięki za to takie energiczne podsumowanie też właśnie. Ta inspiracja zawsze właśnie warto szukać. Inga, też 2 minutki dosłownie, bo już tutaj kończymy. Jasne, to ja może po prostu uzupełnię wypowiedzi moich poprzedników w tym temacie. Co do samorządu uczniowskiego, super, w ogóle mi się bardzo podoba ten pomysł doceniania osób zaangażowanych czy w życie szkoły, czy w ogóle w życie społeczne, że niekoniecznie tutaj wyniki w nauce są najważniejsze. I poza docenieniem, ja bym w ogóle też powiedziała, jakby jeszcze tak na koniec wyróżniła gdzieś tam tą otwartość w ogóle na samorząd uczniowski, żeby on faktycznie miał sprawczość, ponieważ w momencie, kiedy samorząd uczniowski jest, no bo wypada jakby taki posiadać w szkole, ale w momencie, kiedy osoby przychodzą, nie wiem, czy do dyrekcji, czy do nauczycieli, jakby chcą coś zrobić, a są ciągle czy blokowani, czy ignorowani, spychani, albo gdzieś tam, dobra, dobra, ty już jesteś w klasie maturalnej, to zajmij się lepiej nauką, to ty już nie możesz, nie wiem, startować na przewodniczącego szkoły, czy przewodniczącą, czy nie wiem, do Rady Młodzieżowej Miasta. Tutaj można bardzo dużo wkleić. Jakby skoro te osoby się na to decydują, to dajmy im, jakby, żeby mogły się w tym sprawdzić. Może faktycznie później wyjdzie, że kandydowanie w klasie maturalnej nie było najlepszym pomysłem, ale my się musimy uczyć przez doświadczenie. Bo to jest chyba, tak mi się wydaje, w mojej ocenie najlepszy sposób. Także, żeby naprawdę te młode osoby chciały być w tym samorządzie, to on musi mieć mocną pozycję w szkole. Bez tego nikt nie będzie chciał robić rzeczy i kopać się z koniem, no wręcz jakby mówiąc, bo tak to nieraz i w niejednej szkole wiem, że wygląda. W kwestii psychologów, psycholożek szkolnych. To ja tutaj podrzucę, bo powiem, Moniko, będę wdzięczna, jak podrzucisz nasz raport dotyczący opieki psychologicznej jeszcze raz na czat. Ponad 450 gminach w Polsce obecnie nie ma ani jednego psychologa w szkołach.
mówimy o szkolnych psychologach, czy w nasze dane są włączeni nawet pedagodzy szkolni, a to nie jest to samo oczywiście, ale to też jest super ważne, żeby w końcu zadbać o to, żeby ta opieka psychologiczna była i żeby ona była faktycznie rzetelna, żeby te osoby młode chciały chodzić, czy nawet na to pierwsze spotkanie tam, a później już zostaną pokierowane dalej, ale żeby one czuły, że faktycznie mogą zostać zaopiekowane, że ta szkoła daje im wsparcie. Może, nie wiem, czasem odpuśćmy, że ktoś nie ma tej pracy domowej, bo może wczoraj miał, wiem, Już muszę dwa zdania widzę. kończyć. Nie wiem, ogromny atak paniki, naprawdę jakby rozmawiajmy, otwórzmy się na siebie, zobaczmy w siebie nawzajem, po prostu ludzi i myślę, że to bardzo często działa, co wybrzmiało gdzieś tam, czy u Marty, czy u Damiana i słuchajmy siebie nawzajem. Dzięki. Tutaj bardzo też sympatyczne takie głosy dla Was są od naszych osób słuchających i życzenia dla Was. Także też dziękujemy Państwu. Raport ja podeślę też Państwu po prostu w podsumowaniu, bo tutaj jest zapytanie o ten raport. Chciałabym jeszcze kilka polecajek naszych z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wyślę Państwu linki też tutaj na czacie, one się zaraz o. pojawiają. Chciałabym polecić właśnie jedną publikację o włączaniu uczniów w życie szkoły. I tutaj z dwóch perspektyw, zarówno samorządu uczniowskiego, w jaki sposób on może działać, żeby włączał, a druga trochę może mniej oczywista, nie wiem ilu mamy WF-istów na sali, ale właśnie poprzez ruch i poprzez taką pracę na lekcji WF-u. I również ta druga publikacja, Gimnastyka Relacji, to właśnie jest o tym, jak ten proces grupowy i jak może sprzyjać też i te lekcje, ile więcej może zobaczyć nauczyciel WF-u. Nie będę szerzej o tym mówić, bo już nie mamy czasu. Jeszcze mamy taką polecajkę. Michał, proszę, następny slajd. Takie dwie publikacje. Jedna to jest projekt relacji. Projekt relacje, czyli taki podręcznik i zeszyt ćwiczeń, podręcznik dla nauczyciela, a zeszyt ćwiczeń dla ucznia. O tym właśnie, jak prowadzić projekt społeczny, ale z uważnością na to, co się dzieje w grupie. To też tak w skrócie. I oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie polecała Państwu czegoś o współdecydowaniu w szkole i też o właśnie demokracji szkolnej. Będę chciała też Państwu przesłać taki materiał odnośnie diagnozy. Jak robić diagnozę, żeby nie tylko ona była też ankietą anonimową, ale też jak można włączać właśnie tak szerzej uczniów w takie właśnie diagnostyczne też badania. Też oczywiście nie mam nic tutaj do zarzucenia ankiecie, niemniej właśnie różne metody chciałabym też Państwu pokazać. I jeszcze mamy kontakt tutaj do Damiana, który prosił, żeby pokazać Państwu kontakt do siebie. Też wyślę w podsumowaniu mailowym. Tutaj jest też dyżur, jest Facebook, Instagram, numer telefonu. Chciałabym też zachęcić Państwa, już tak totalnie przekraczając czas, ale jeszcze zachęcić Państwa do programów naszych, ponieważ teraz obecnie trwa jeszcze rekrutacja. Zachęcam bardzo do programu Młodzi w Akcji. Naprawdę ciekawy program. Też myślę, że i uczniowie młodszych klas, i starszych na pewno się odnajdą. Zachęcam do Młodzi Głosują, do Razem w Szkole i do szkoły uczącej się. Tutaj Młodzi Głosują. My tutaj z Michałem tak bardzo zachęcamy, bo sami pracujemy w tym projekcie, więc to jest taki nasz. Taka nasza polecajka. I I ostatnia będzie się rzecz. dużo działo w tej edycji Młodzi Głosują. Dużo ciekawych propozycji, wyjazdów, konferencji, więc zapraszamy. I też prosimy o przekazywanie, jeśli znacie młode osoby, które chcą zmieniać świat wokół siebie, czują taką żyłkę aktywistyczną, to bardzo mocno do Civic Up Academy. Już szósta edycja, wspólnie z Ambasadą Stanów Zjednoczonych, Fundacją Wspomagania Wsi. Już ponad setkę absolwentek, absolwentów mamy, więc jest to już dość no, umocowany, markowy program. Prosimy o przekazywanie tych informacji. Również na stronie CEO można się zgłosić. Tak. I wszystko to otrzymacie Państwo w podsumowaniu mailowym.
Nie obiecuję, że jutro, ale z początkiem przyszłego tygodnia otrzymacie właśnie podsumowanie oraz możliwość też pobrania zaświadczenia z dzisiejszego webinarium. Serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękujemy wszystkim. Bardzo dziękuję też. Dziękuję również. Ja również bardzo dziękuję i bardzo cieszę się, że Państwo dzisiaj spędzili z nami ten wieczór. To zamykamy. Bo ja chyba nie mogę zamknąć. Justyna, ty musisz, bo jesteś hostem.